Nazywam się Dzwonizy Lechowicz. Urodziłem się 2 stycznia 1927 roku w Kielcach. Trafiłem do obozu, poznany po nieudanym zamachu na konfidenta gestapo Czesława Blaszkiewicza. Z jego bratem chodziłem do jednej klasy. No, on został wywieziony do Niemiec, a ten poszedł na współpracę z gestapo. W 1943 roku jako ten uczestnik AK, kiedy wieli AK, zostałem potem skierowany do zamachu na Daszkiewicza. Daszkiewicz to był konfident, który pracował na rzecz gestapo. On był zatrudniony z tym, co uczestniczył ten konfident, znaczy niemiecki, to nie niemiecki, Serb, który dokonał zamachu na któryś z członków rodu jugosłowiańskiego w Marsylii. Było zebranie, w którym uczestniczyło tam kilka osób. No, myśleli, że ja też będę. Ja nie uczestniczyłem celowo. No i okazuje się, że ten pracuje dla Witka, no, Daszkiewicz. Więc postanowili jego zlikwidować. Zamach się nie udał. Ja uczestniczyłem w tym zamachu. Miałem 16,5. Tak, 16,5. A oni mieli po 22, 23 lata, mniej więcej w tym wieku. Kajtek był najstarszy, bo miał chyba 24. Wozrowski miał nieco mniej. 3 lata ode mnie był, 3 lata czy 4. To miał 16, 20, to miał chyba 22 czy 3 lata. Myśmy, było nas 3 do zamachu i każdy miał, jeden miał krótki kawaleryjski karabinek. Ja miałem ten Browning, a drugi miał Wisa. Kajtek miał Wisa, to ten 9-strzałowy rewolwer, bardzo dobry. Zamach się nie udał, bo amunicja była przestarzała. On się schował, no i trzeba było wycofywać się. Pracowałem w Hasaku w Kielcach. Do momentu aresztowania mnie przez gestapo. Poznali mnie do nieudanym zamachu na konfidenta. Zostałem aresztowany i osadzony w więzieniu przez ponad miesiąc. Mam ślady przypiekania tym cygarem. Powiedziano mi, skurwysynu, pójdziesz na chińskie tortury, to będziesz śpiewał. No i szef gestapo dawał trzykrotne słowo oficerskie, że mnie wypuści. Ja nie wierzyłem. No to wskazał, żeby mnie bić. No i zostałem w ten sposób, że z tu skuty, laska włożona i głowa na dół, a siedzenie do góry i bili mnie po tym, a on z kolei cygaro i piekał mi w 5 miejscach. Początkowo to piekło, a potem jak już odskoczyła ta, to przestało mnie
piec, tylko ból był. Nos skrzywiony był i tutaj te palce przypiekane. Po wypuszczeniu mnie z tego zostałem na celi, no i tam do momentu przewiezienia do Oświęcimia, do Brzezinki, bo to prawie cały transport został skierowany do Brzezinki z uwagi na to, że było duże, wielkie pomieszczenie obustrakcji rozwijania się, bo Oświęcim już był zapchany, że nie można było tam kierować ludzi. Jak przyjechałem do Oświęcimia, to była noc. To nas przyjechało około 1000 ludzi. Skierowali nas do odszawiani, następnie mycia się, strzyżenia i tatuowania. Po tatuowaniu następnego dnia, bo miałem numer. Następnego dnia zostałem wezwany ponownie, że mam przypiąć sobie i L, i czerwony punkt. Przypiąłem to, nie wiedziałem, co to znaczy. Na terenie, jak żeśmy przyjechali, to 1000 chodziło ludzi, młodych więźniów. No i ja zawsze stawałem w głębi. Nie stawałem na początku. I spotkałem gościa, pytam się, proszę pana, co oznacza i L, i czerwony punkt. On tak spojrzał na mnie, mówi, chłopcze, przed tobą jest 3 miesiące życia. Ja mówię, jak to 3 miesiące? Bo pójdziesz do karnej kompanii i tam takich jak ty to likwidują. No to ja się zaraz przestawiłem z środka, stawałem z boku, z brzegu, żeby obserwować komanda, które szło, bo no, słychać było, śpiewali, no i nieśli lory, bo to jechali parę kilometrów od Oświęcimia. I tam pracowali niektórzy przy regulacji soły, no to po kolana w wodzie, to przeważnie więźniowie, a kapowie, którzy to stawali na tym, żeby nie zamoczyć się. No i ja byłem inaczej traktowany przez Schreibera, przez kupca. On przepisał mnie, dopisał mnie numer, przesunął mnie datę urodzenia 10 lat z uwagi na to, że Jelowcy byli likwidowani jako młodociani. No więc ja zamiast 2 stycznia 27 miałem dopisane 2 stycznia 17 rok, co jest w dokumentach. Pomagał mnie niejaki pan Brzozowski, to był mój drugi ojciec, on pomagał mnie w Mauthausen, w Guzen. No i był to też ksiądz Dzięcią z Kielc, który początkowo chodziliśmy na październikowe przed zablokiem przy ścianie śmierci. Odmawialiśmy z kolegą, z Kominkiem, Antosiem Kominkiem. Ojciec zmarł wcześniej, siostra też w Oświęcimiu, no i on z kolei odebrał sobie życie już przed samym oswobodzeniem. Przede wszystkim masowe bicia jeszcze w Oświęcimiu, a tak to likwidacja. Ci, co uciekali, to ich likwidowali, bo nie było mowy, żeby
ktoś uciekł z Mauthausen czy z Gusen. Zaraz był poddawany represjom i likwidowali. W Oświęcimiu byłem w sumie 22 miesiące. Ponad rok byłem w Oświęcimiu. Była masowa zbiórka i skierowali ponad 1000 ludzi, zdaje się, do Mauthausen, Gusen. No i wśród tych 1000 byłem ja i wielu więźniów. I tam przebywałem do oswobodzenia. To znaczy prawie, że do oswobodzenia, bo w Mauthausen, a oswobodzili mnie w Gusen. No i ja wróciłem przez Kłodzko, czyli tak zwany Glac, do domu. Wchodzę do domu i pytam się, dzień dobry, a mama pyta do mnie, co pan sobie ży? No i poznałem, Dyśku, to ty, ja mówię, to ja. No i po dwóch latach nie poznała mnie, bo byłem tak zmieniony, opuchnięty, włosy zgolone, bo przedtem to jeszcze była ta autostrada, to wszystko zostało, dlatego zaczęły odrastać włosy. Także zrobiłem rodzicom radość, że szczęśliwie wróciłem, bo już wszyscy mówili, że został, że zmarł, został zlikwidowany. Wcześniej takie pogłoski chodziły. Jak Niemcy uciekli, to ja przystąpiłem do nauki w polskiej szkole. No i chodziłem do gimnazjum na wieczorowe, do Śniadeckich. A to mnie szykanowali mnie już władze tutaj, później. Nie mogłem dostać pracy.